Przyjaciele, Tomek przedstawił nas. Nazywam się Artur Ceroński i dwadzieścia dwa lata temu nawróciłem się do Boga. Tu niedaleko Gdańska, w więzieniu w Sztumie, gdzie przebywałem już jako recydywista, wielokrotnie wcześniej karany. A od tego czasu rozpoczęła się moja przygoda z Bogiem. Przygoda, która jest, ma wymiar tu na ziemię i potem w wieczności dalej. Jesteśmy założycielami zespołu apostolskiego Obóz Boży, którego częścią jest tutaj ta wspólnota w Gdańsku. A działamy od 7,5 roku. A jako zespół. I zaczynaliśmy od 6 osób. Dzisiaj, jak wiecie, rośnie to wszystko, rozwija się w Polsce, za granicą. Ale dlaczego tak jest? Jaki jest tego powód? I można powiedzieć, no to Bóg to sprawił. No, to nie jest do końca tak, że Bóg to sprawił. Chodzi o to, że ja 22 lata temu przede wszystkim odpowiedziałem Bogu tak. No, zadał mi pytanie, nazwijmy to filozoficznie, czy zadał mi pytanie przez całokształt swojego poselstwa do ludzi. A ja odpowiedziałem na to pytanie tak. Ja chcę z Tobą być do końca moich dni. Wiecie, ja jestem też terapeutą i wczoraj mieliśmy ostatnio, zresztą w tym sezonie, naszą tam w kościele w Warszawie terapię grupową, bo ja tam prowadzę terapię grupową dla osób, które potrzebują. I rozmawialiśmy, bo o miłości. I mówiliśmy o tym, że małżeństwo, ono może istnieć tylko wtedy, kiedy jest oparte na miłości. Wiecie, jakby zapytał większości ludzi na świecie, czy oni się kochają w małżeństwie, to oni powiedzą, że się kochają. Tylko wiecie, w naszym kraju jest 70% rozwodów. Tu w Polsce. Ja zawsze mówię, że tylko Belgia od nas jest lepsza w Europie. I bez względu na to, czy ludzie są wierzący, czy niewierzący, rozchodzą się. Jeśli się nie rozchodzą, to wielokrotnie żyją tak, jakby byli osobno. No i jak to się ma do tego, że kochają? No nijak. I my uczymy bardzo dużo ludzi o miłości. Dlaczego? Nie o uczuciach, tylko o miłości. Ja zawsze mówię, że czymś innym jest zakochanie, a czym innym jest miłość. To są dwie różne rzeczy. Bo ja się zakochiwałem od czwartej klasy podstawówki. Nawet taki miałem notatnik z dziewczynami, w których się zakochałem. Tylko ja mówię, czasami zakochanie się zakończy miłością. Czasami. W większości się nie zakończa miłością. Ale wracając do tematu miłości, kiedy pracujemy z małżeństwami, którym jest trudno, które mają różnego rodzaju tarcia, mimo że są narodzeni z Bożego Ducha, wypełnieni Duchem Świętym i tak dalej, to my mówimy, przede wszystkim musicie się zorientować, czy to małżeństwo powstało z miłości. Bo może z jakichś innych powodów. Ja znam masę powodów, dla których małżeństwa powstają. Główny powód to jest taki, że jest niskie poczucie własnej wartości. Człowiek szuka w drugim człowieku dowartościowania i zaspokojenia. To jest w ogóle główny, centralny powód. Z tego powodu między innymi wielu z nas zostało poranionych przez naszych rodziców, bo nasze rodzice spotkali się w bardzo dziwnych okolicznościach i na pewno nie była to miłość, tak? Po prostu. Wiem, bo sam miałem ojca alkoholika i mama przekonywała mnie przez wiele lat, że dlatego się nie rozwiodła z ojcem, bo robiła to z miłości do nas, a skutek był taki, że jej brak rozwodu z ojcem doprowadził mnie do tego, że stałem się psychopatą i socjopatą. Więc taka to miłość. Ale wracając do naszych terapii, kiedy ludzie sobie zadawali pytanie o miłość, a to jest bardzo ważne pytanie,
Uważam, że każdy człowiek powinien sobie zadać pytanie o miłość, jeśli go coś łączy z drugim człowiekiem. To na takim poziomie, którym winna łączyć miłość. Ja mówię tak, wiesz, jeśli to jest miłość, to ty musisz mieć dwie takie rzeczy w sobie, że z tym człowiekiem chcesz spędzić resztę życia i dwa, że poświęcisz się dla tego człowieka. Jeśli nie masz w środku takiego przekonania, że z tym człowiekiem spędzisz resztę życia i że chcesz się temu człowiekowi poświęcić, zaznaczam, temu człowiekowi w takim stanie, w jakim jest. Nie w takim, jak chciałbyś, czy chciałabyś, aby był. Bo jeżeli myślimy w kategorii, że tak, no chcę być z tym człowiekiem, jeśli on się zmieni, zamknij temat, bo to jest w ogóle coś, co jest tylko obrazem w twojej głowie. To jest obraz, iluzja, kochasz jakiś obraz. Nie kochasz tego człowieka, tylko jakiś obraz. Ale jeśli chcesz być z tym człowiekiem, prawda, do końca życia twojego lub też i też chcesz temu człowiekowi się poświęcić, to jest miłość. I teraz o co chodzi? To samo jest z Bogiem. Jak ktoś się zastanawia, czy kocha Boga, bo wiele takich może być myśli, to musisz sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy zdecydowałeś się na to, aby być z Bogiem do końca? I czy zamierzasz poświęcić się Bogu? Bo jak nie, to Go nie kochasz. To jest proste. Ponieważ miłość nie szuka swego. Tak mówi list do Koryntian. A jeżeli miłość nie szuka swego, to znaczy, że szuka cudzego. Rozumiecie to? Nie szuka swego, to szuka cudzego. Czyli człowiek, który twierdzi, że kocha Boga, to po pierwsze stwierdził, że z tym Bogiem będzie do końca życia, a po drugie podjął decyzję, że temu Bogu się poświęci. W innym wypadku to jego związek z Bogiem na pewno nie jest oparty na miłości. Coś tam cię z tym Bogiem łączy. Być może łączy cię z Nim tylko to, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i przez to otworzyłeś sobie drogę do nieba. I powiem szczerze, z uwagi na to, że 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł za grzechy całej ludzkości, to dzisiaj w ogóle tym prostym aktem uwierzenia w to, że On stał się zastępczą ofiarą, wchodzi się do nieba. I do nieba może wejść każda menda, taka jak ja na przykład. Po prostu, do nieba dzisiaj wchodzi każda menda, która przyjmie, że Jezus umarł zamiast niej. Dobra? To jest sprawiedliwość Boża zupełnie różna od sprawiedliwości tego świata. Dlatego Jezus już w Ewangeliach powiedział, że Królestwo Boże się przybliżyło i gwałtownicy je zajmują i że każdy tam się wdziera. Wiecie, to często używa się jako takiej superlatywy, że o, jestem gwałtownikiem, tylko to jest bardzo dwuznaczny temat. Tam się wdzierają ludzie dzisiaj przez co? Że przez to, że przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tak umarłeś za moje grzechy, ja w to wierzę. Amen. I to jest bilet do nieba. Oto łaska, zgorszenie dla samosprawiedliwości. To jest zgorszenie dla samosprawiedliwości. To tylko chrześcijaństwo taką formułę posiada. To nigdzie więcej na świecie nie ma takiej formuły. Ani w buddyzmie, ani w islamie, nigdzie. Tam wszędzie trzeba według ich wierzeń na coś zasłużyć na tego Boga. W chrześcijaństwie się nie zasługuje, bo Jezus Chrystus zasłużył. Amen. Oto prosta Ewangelia. Tylko, przyjaciele, od przyjęcia zbawienia do życia w miłości z Bogiem jest kawałek drogi. Bo można po śmierci iść do nieba, ale całe życie na ziemi spędzić jako tak zwany letni chrześcijanin, czyli ten, który przyjął Jezusa jako Zbawiciela i dziękuję uprzejmie. Rozumiecie? Kochać Boga oznacza poświęcić się Bogu. Oddać się Bogu. Jest napisane, kto mnie kocha, przestrzega przykazań moich. Mówimy tutaj w ogóle o prawdach Bożych. No ale żeby przestrzegać prawd Bożych, to trzeba kochać. Rozumiecie? Trzeba w ogóle być przekonanym. Jak zbadasz miłość, ja każdego zachęcam do badania miłości, jak zbadasz miłość, to się dowiesz, że w ogóle w miłości na przykład jest zaufanie. Jak ktoś komuś nie ufa, mówi, kocham cię, ale ci nie ufam. Głupoty opowiadasz. To są głupoty. To są takie ludzkie, psychologiczne jazdy.
Wiecie, o co chodzi. Dlatego ja dalej twierdzę, że masa ludzi, którzy są ze sobą razem, oni się nie kochają, są na różnych, z różnych powodów są. Rozumiecie? Z różnych powodów są substytuty miłosne. Tych substytutów są setki, tysiące na świecie. Wiecie, o co chodzi. A miłość jest jedna. Po prostu. Chcę z nim być i chcę mu się poświęcić. To jest moje prywatne i dziękuję uprzejmie. Wtedy jak te małżeństwa sobie na takie pytanie odpowiadają, to ja dopiero wtedy z nimi rozpoczynam jakąś pracę nad relacjami wzajemnymi, bo ludzie nie potrafią się porozumieć. Ja to rozumiem, że nie potrafią się porozumieć. On z innego świata, ona z innego świata, on z Marsa, ona z Wenus, człowieku, wiesz o co chodzi. Wszystko jest człowieku pokrzanione. No dobra, i teraz trzeba mądrości Bożej, żeby to poukładać, żeby to małżeństwo było the best, tak? A nie, żeby tam po 10 latach po prostu to było dwoje, kurczę, rozumiesz, jakichś niedołężnych emocjonalnie ludzi, tak, którzy mają dwa telewizory w domu i śpią w różnych miejscach. Jest takie... No ale najpierw musi być pewność miłości. Teraz tak, jak ja zobaczyłem, ja kocham tego Boga. Tak pokochałem Boga, ja powiedziałem, okej, ja idę z tą, ja zostawiam wszystko. Wszystko zostawiam. I zaznaczam, ja nie byłem człowiekiem, który nie radził sobie w życiu. Ja nie byłem takim człowiekiem, który przychodził, pomóż tu, pomóż tam. Ja nigdy do nikogo pomóc nie pochodził. Raz w życiu, jak chcieli mnie zastrzelić, to poszedłem do mojego znajomego, takiego, który tam, nazwijmy to, w grupach przestępczych nieco więcej mógł niż ja i powiedziałem, słuchaj, weź mi pomóż, bo chcą rozwalić mnie, chcą rozwalić moją kobietę i chcą rozwalić nasze dziecko małe. To raz w życiu. Tak, ja sobie radziłem świetnie w życiu. Dużo zarabiałem, potrafiłem się bronić. Ale kiedy spotkałem prostotę Ewangelii, to zobaczyłem, że okej, ja to wszystko umiem, ale ja nie znam Boga. I okej, ja przyjąłem Ewangelię, poznałem Boga, tak? Upadłem w tym sztumie na kolana, oddałem mu swoje życie i rozpoczęła się właśnie ta przygoda. Ta przygoda czyniąca ze mnie syna. I dzisiaj chcę wam troszkę powiedzieć o tym, czym jest dom. O tym, co to jest dom. Jest taki zapis w Hebrajczykach 3:6. Ja wam pokażę, jak on wygląda w oryginalnej wersji. I brzmi on tak. Chrystus jest jak syn dla domu, którym to domem my jesteśmy. Choćby nawet ta nasza otwartość na Chrystusa i ten nasz samozachwyt wynikający ze spodziewania się rychłego powrotu Chrystusa aż do samego końca miały być umacniane za pomocą poskramiania przez nas samych naszej własnej psychofizyczności. Oto taki zapis. Zapis różniący się bardzo od tego, co mamy w przeciętnych tłumaczeniach Pisma Świętego, które są tak naprawdę komentarzami, a nie Pismem Świętym. Taka jest prawda niestety o Biblii. Ktoś to skomentował, a dzisiaj twierdzi, że to tak ma być. Nie. Zresztą na marginesie mówiąc, ci z was, co nie wiecie, my tłumaczymy Biblię od nowa. Po prostu. Uważam, że potrwa to ze 20 lat, póki Jezus, chyba że Jezus wcześniej wróci, ale mam wrażenie, że to tak może potrwać. Nie? Ale podjęliśmy się tego zadania i zrobimy to. Przetłumaczymy Nowy Testament. Starego nie, bo nie starczy nam życia. Co ten werset nam pokazuje? Po pierwsze, że Chrystus to wzór do bycia synem. To jest wzór. Jak ktoś nie wie, co to znaczy być synem, ktoś powie, ja nie czuję się, ja nie wiem. Ja powiem, okej, spójrz na Niego, na Jego zachowania, na Jego koncepcję, na Jego relacje. Tylko to jest synostwo, nic innego nie jest synostwem. Reszta to są znowu substytuty różne. W ogóle wiecie o tym, że Chrystus to jest wzór. Czasami ktoś, jak nie wie, jak ma żyć, ja mówię, to poczytaj Ewangelię. Jeśli odstajesz, twoje zachowania, te klasyczne zachowania, odstają od jego zachowań, tak? To jesteś w błędzie, idziesz błędną drogą. Na przykład, ja wam pokazuję takie religijne, przepraszam, rzeczy. Ktoś cię na przykład skrzywdził. Ktoś cię krzywdzi, prawda? I teraz ty mówisz tak, jestem chrześcijaninem, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się rozgniewać. To jest niemożliwe, nie? To jest niechrześcijańskie.
Ale jak czytasz Ewangelię, to widzisz, że on się gniewał. Tam, gdzie trzeba było, to się gniewał. I to jest w ogóle fenomen Jezusa. Jezus był zdrowy psychicznie. To jest bardzo ważna rzecz, którą Kościół musi rozumieć. I każdy, kto odstaje w swojej mentalności od Jezusa, jest chory psychicznie. Każdy człowiek na świecie. Łącznie z ludźmi odrodzonymi z Bożego Ducha, którzy jeżeli inaczej myślą, przeżywają i decydują niż Jezus, to mają defekt w swojej psychice. Widzicie, to jest za mało zgadzać się z Jezusem. Bycie jak Jezus oznacza przeżywanie jak Jezus. Przeżywam. Nie przeżywasz, masz problem psychiczny. Nie gniewasz się, kiedy trzeba. Nie śmiejesz się w odpowiednich momentach. Nie smucisz się w odpowiednich momentach. Rozumiecie, zdrowa psychika to nie jest psychika zablokowana, tylko to jest stan, to są stany emocjonalne, które są adekwatne do sytuacji. Adekwatne. Rozumiecie? To jest zdrowa psychika. I teraz Chrystus jest wzorem bycia synem. Jak mam być synem? Co ja mam przeżywać? Dowiedz się, bo może przeżywasz masę różnych krzywych rzeczy. Zdajecie sobie z tego sprawę, że to, co w dzieciństwie tam narobiło nam się w życiu, to potem ma potężny oddźwięk. Potężny oddźwięk. My nawet tego nie wiemy, jaki to ma oddźwięk. Nam się wydaje, że po prostu tak jest. Nie, nie tak jest. Tak w twoim życiu ktoś ciebie ukształtował. Ktoś ci to zrobił. Najprawdopodobniej to byli twoi rodzice lub opiekunowie. I to nie znaczy, że to musieli być jakieś łobuzy. Nie. Ale wystarczyło, że dziecko nie widziało, jak ojciec z matką się przytulają, całują, śpią razem, są ze sobą blisko, mówią do siebie czułe rzeczy. I kto nam rośnie? Troglodyta. Po prostu. Rośnie nam po prostu zablokowany emocjonalnie człowiek. Tak? I on sobie wyrósł, skończył studia, ma kilka fakultetów. Cóż z tego, jak ten człowiek jest zablokowany? Dlaczego? A skąd on miał wziąć wzorzec? Albo jak były w ogóle zupełnie inne reakcje, na przykład. Na przykład ojciec wracał pijany do domu, krzyczał, dar się w ogóle, a matka się chowała w mysią dziurę, zamiast zadzwonić na policję i go w ogóle z domu wyrzucić. To potem takie reakcje są u ludzi. Rozumiecie? A więc gdzie szukamy wzoru? Wzoru szukamy u Jezusa Chrystusa. To jest wzór bycia synem. I teraz co on pokazuje nam dalej? Że syn to jest domownik. Czyli syn ma dom jakiś. To w ogóle syn to nie jest postać z ulicy. On ma dom. Syn mieszka w domu. Wielu ludzi, ja dzisiaj się przyglądam na chrześcijaństwo, na przykład w naszym kraju, oczywiście znowu na marginesie mówiąc, zdajecie sobie sprawę, że Polska jest jednym z najmniej zewangelizowanych krajów świata. Rozumiecie? To jest taki numer. Tutaj ludzi, którzy znają Jezusa, jest mniej niż 1%. W Arabii Saudyjskiej jest 10%, w Pakistanie 12%, tam gdzie się ścina głowy za bycie chrześcijaninem, a w Polsce mniej niż 1%. Taki kraj. Kraj, w którym jest wszystko wywrócone do góry nogami. A co ciekawe, pod wszystkim się ludzie podpisują, oczywiście zróżnicowane są epoki, ale zazwyczaj podpisują się imieniem Boga. Bóg nas prowadzi, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? Czy wy w ogóle wiecie, że ten grzybek z Torunia, on jest na 6. miejscu najbogatszych kaznodziei świata? Widzieliście o tym? Świata. Rozumiecie? Takie są notowania. W tym kraju to się dzieje. To się wszystko Bogiem podpisuje, prawda? Natomiast kiedy już... I to jest w ogóle taka mentalność, w której również rozwija się ten prawdziwy Kościół. I masa chrześcijan... Czyli ludzi realnie, tych, którzy się realnie spotkali z Bogiem, którzy realnie oddali życie swoje Jezusowi,
oni nie dochodzą do miejsca, w którym są domownikami. Im się bycie synem nie łączy z posiadaniem domu. Im się to nie łączy. Kropki im się nie łączą. Bo w tym kraju się nie łączą normalnie kropki tutaj. Jest na przykład masa ludzi. Ja to nie potrzebuję wspólnoty. Ja nie muszę być gdzieś. Na przykład, no nie? Bo ja z Bogiem chodzę. Ja masę takich rzeczy. Ja jestem prorokiem. Ja jestem takim. Ja jestem innym. I robią to. Rozumiecie, o co chodzi? Prorokują w internecie. Robią różne rzeczy. Ale on nie jest we wspólnocie. On nie ma domu. Ja mówię, Boże, ilu bezdomnych. Rozumiecie? Bezdomni. A twierdzący, że są synami. Tylko, że Chrystus to wzór dla bycia synem, a syn to domownik. Chrystus jest jak syn dla domu. Taki jest zapis w liście do Hebrajczyków. Wiecie, że list do Hebrajczyków jest drugim w kolejności traktatem chrześcijańskim w Nowym Testamencie. Pierwszy to jest list do Rzymian, to jest główny traktat chrześcijański i idąc w prostej linii, list do Hebrajczyków jest wypełnieniem tych rzeczy. List do Rzymian był napisany przede wszystkim po to, żeby ludzie rodzili się na nowo. On był pisany do ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha, którzy dopiero, albo do ludzi, którzy dopiero się narodzili z Bożego Ducha na terenie Rzymu. Ale list do Hebrajczyków był pisany do Żydów. I to jest tak naprawdę, kiedy dzisiaj czytamy i proroczo spojrzymy na te rzeczy, to list do Rzymian to jest list, który jest listem do świata, pokazującym, w jaki sposób przyjąć łaskę i żyć przez wiarę. A list do Hebrajczyków to jest list, wiecie do kogo? To jest list do religijnych ludzi, który pokazuje w ogóle, że Chrystus, tak, to jest zupełnie inna rzecz niż wszystkie ofiary, które do tej pory oni składali. On wyodrębnia w ogóle, wyciąga ludzi z religii. I tutaj jest napisane, że Chrystus jest jak syn dla domu, a więc syn to domownik. My mamy syna, który ma 25 lat, i on ma swoje życie, już mieszka osobno, ale on przychodzi do domu, do naszego domu, pobyć. On pobyć przyszedł. Wchodzi do naszej sypialni, kładzie się na łóżku i ogląda, kurczę, z nami coś tam w telewizji. Do domu przyszedł. Dlaczego on przyszedł do domu? Bo to jest dom. On jest synem, a to jest dom. On ma po prostu to zakodowane, bo my to zakodowaliśmy w naszych dzieciach. I tu nie chodzi o to, że on siedzi na głowie, bo my bardzo szybciutko go wyeksmitowaliśmy z domu, żeby poszedł na swoje. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, że jest mentalność, że dla syna nie istnieje życie bez domu. Idąc po linii logiki, narodzony z Bożego Ducha człowiek nie może być duchowo bezdomny i mówić, ja jestem częścią ogólnoświatowego kościoła. Że to jest bzdura. Przytul się do komputera. Proszę. Niech przytuli cię ekran. Rozumiesz? Zwierz się, rozumiesz? Zwierz się komuś, kogo nie widziałeś w ogóle fizycznie na oczy. Kościół, kiedy czytasz Pismo Święte, zawsze robi przede wszystkim odniesienie do lokalnych wspólnot. Domów. Do domów. To były domy i to są domy. Kiedy my zaczęliśmy tworzyć i to ja pamiętam tworzyć zespół. Ja robiłem wtedy szkoły wiary po całej Polsce i na tych szkołach wiary, kiedy uczyłem na temat Kościoła, to mówiłem, Kościół to jest przede wszystkim rodzina. Rodzina. To jest, wyobraźcie sobie, że to jest jeden z głównych problemów w naszym kraju, że to jest rodzina. Dlaczego? No bo tutaj większość ludzi w tym kraju ma wypaczone pojęcie rodziny. W ogóle ile ludzi to od nas podchodziło tam w Warszawie, dlatego że im się rodzina kojarzyła w krzywy sposób. To krzywo. Mówi, tu u was jest krzywo. Ja mówię, nie, to nie tu jest krzywo, to ty masz krzywe doświadczenia, bo ojciec to powinien, no jaki, mówię, powinien być ojciec? Powiedz mi troszkę, jaki ty masz, skąd ty to wiesz?
No skąd ty wiesz, jak ty nie miałeś odpowiedniego ojca? Tak? Skąd ty to wiesz? Na czym ty się opierasz? Rozumiecie? To jest logika. No nie masz żadnego, bo ja tak myślę. Ach, myślisz. Pewnie, no masz prawo tak myśleć. Wiecie, że mamy wyobraźnię. Większość ludzi ma wyobraźnię. Zazwyczaj ci, co brali długą amfetaminę, to mają słabo z wyobraźnią. Ale potem w Duchu Świętym, jak chodzą, to im się główka odnawia. I zaczyna być wyobraźnia. Tak? Wszyscy możemy sobie w tej chwili wyobrazić, co chcemy. Różowego króliczka, tak? Lecimy, proszę bardzo, wyobraźnie. Ma dwie głowy, ma. Ogonek ma pomarańczowy, ma. To jest, w naszej głowie wszystko zrobimy. Wszystko. Możemy też sobie wymyśleć rodzinę. Możemy sobie wymyśleć, jak powinno to wszystko działać. Rozumiecie? Ludzie patrzą na naszą córkę, która ma w tej chwili 15 lat. Nasza córka ma żadnych nie ma blokad na internecie i nigdy nie miała. Od kiedy zaczęła obsługiwać telefon komórkowy, wtedy sobie go sama obsługiwała, pełne dojście do wszystkiego, do każdej rzeczy, żadnych blokad, nic. 10 lat ostatnie nasza córka nigdy nie dostała najdrobniejszej kary. Wiecie czemu? Bo od urodzenia do 5 roku życia lałem jej tyłek pasem. Wisiał na haczyku w domu pasek i był członkiem naszej rodziny. Ktoś powie, co to jest? No właśnie, co to jest? Pan pasek. Opisany w przypowieściach Salomona 3,5 tysiąca lat temu. Ktoś powie, wow. Ja mówię, no wow. Tylko od 10 lat nasza córka, rozumiecie, nie miała żadnej kary. My nie mamy problemu z dzieckiem. W ogóle. A jest to dziecko, a posłuchajcie dalej, to jest ciekawe, bo to dziecko, bo wiecie, że my je nigdy do szkoły nie posłaliśmy. To jest najlepszy numer. A obydwoje mamy wykształcenie podstawowe tylko. Ja i Agata. Nie posłaliśmy dziecka do szkoły, bo stwierdziliśmy, że ją sami wyedukujemy. I nasza córka jest debeściak. Jest bardzo inteligentna, narodziła się z Bożego Ducha, jak była dzieckiem. Rozumiecie? Od wieku 5 lat już została ochrzczona w Duchu Świętym. Jest twórcza, kreatywna i zamierza być psychologiem. Jest normalnym człowiekiem, mającym kontakty z różnymi ludźmi. Dlaczego? Bo ja stałem się w jej życiu prawdziwym ojcem. Byłem prawdziwym ojcem. Zastosowałem boskie metody i stworzyłem dziecko. Ono powstało prawidłowo. Bo mamy dom, w którym wszystko działa jak należy. Dalej ten werset pokazuje, że o dom trzeba dbać. Jeśli się jest w domu, to się o dom dba. Ja pamiętam, jak wychowywaliśmy naszego syna, on nie sprzątał. Miał taki nawyk. On nie sprzątał. Urodził się, kiedy jeszcze nie byliśmy narodzeni z Bożego Ducha. Dużo popełniliśmy błędów wtedy w jego życiu. I pamiętam, mówiłem mu o zbieraniu pościeli w swoim pokoju. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. No oczywiście to nie docierało do niego. Któregoś dnia przyjechaliśmy z usługi do domu, patrzę, znowu niepościelona pościel, wziąłem taką wielką walizkę, spakowałem mu wszystko jego pościel, do liceum już chodził wtedy. I mówią, z tą walizką zawiozłem do tego liceum, postawiłem mu woźnę i mówię do niej, będzie wychodził Wiktor, to pani powie, że to jest dla niego. Słuchajcie, on naprawdę myślał, że my go wyeksmitowaliśmy z chałupy, nie? Wiecie, to się od razu zmieniło bardzo wiele w jego życiu. I ścielenie łóżka i wszystkie inne rzeczy, wiesz o co chodzi. I nawet jak z woźną teraz po wielu latach rozmawiam, to ona to pamięta do tej pory. Mówi, panie Arturze, aleś mu pan wtedy zrobił. Mówi, Wiktorek się od razu zmienił. Ktoś powie, co to? Prawidłowe ojcowskie reakcje. Czemu? Bo o dom trzeba dbać. Jesteś synem? Dbaj o dom. Jesteś synem? Dbaj o dom. To jest twój obowiązek. Kto ci dał taki przykład? Jezus Chrystus. On zadbał o dom.
On fajnie się modli, nie wiem, czy pamiętasz, w Ewangelii Jana, on mówi: Ojcze, to jest, co to jest za modlitwa? Nie straciłem nikogo, kogo mi dałeś. W ogóle rozumiesz, on staje i mówi: nie zawiodłem jako syn. Nie zawiodłem, Ojcze. A mnie taka relacja interesuje z Bogiem, też tak na marginesie mówiąc. Rozumiecie, mnie takie coś interesuje. Bo ja nie zasługuję na Bożą przychylność absolutnie, tak? Ale ja chcę w mojej modlitwie stawać przed moim Ojcem i powiedzieć: Ojcze, ja nie zawodzę. Czemu? Bo tak Jezus robił. Mnie interesuje niezawodzenie. Dlatego, że kocham mojego boskiego Ojca. To chcę nie zawodzić. To bardzo proste. Z miłości. Tak jak kocham moją żonę, no chcę nie zawodzić. Nie zawodzić. O dom trzeba dbać. Musisz dbać o twój dom. Dbać. Budować. Meblować. Sprzątać. Rozumiesz? Dbać o dom. I teraz jest dalej napisane tutaj, co składa się na dbałość o dom. Na dbałość o dom składa się postawa otwartości i postawa praktykowania tożsamości. To są dwie rzeczy, które tu są zawarte. Żeby dbać o twój duchowy dom, ty musisz być człowiekiem otwartym. Jest wspólnota na jakimś terenie i ona się musi składać przede wszystkim z ludzi otwartych. Ci ludzie muszą być otwarci na Boga, to jest zadanie numer jeden, i otwarci na siebie nawzajem. To jest zadanie numer dwa. Bez zrealizowania zadania numer jeden nie zrealizuje się w domu zadania numer dwa. Ale są to dwie ze sobą powiązane rzeczy. W większości kościołów ludzie modlą się: Panie, chcę być bliżej Ciebie, bliżej Ciebie, bliżej Ciebie. Trzeba zrozumieć to, że bycie bliżej Boga w konsekwencji prowadzi Cię do bycia bliżej człowieka. Rozumiecie to? Nie ma innej opcji. Jeżeli prawdziwie otwierasz się na Boga, to Cię doprowadzi do otwierania się na drugiego człowieka. Dlaczego? Tłumaczę. Ponieważ emocje, ten element naszej psychiki, nie jest możliwy do zagospodarowania w Bogu. Zrozumieliście, co ja powiedziałem? Boga nie możesz, nie możesz. W Niego nie możesz zainwestować emocji. A dlaczego nie można w Boga zainwestować emocji? Bo Bóg jest duchem. Duchem. Na przykład ktoś mówi tak: ja tak bardzo kocham Boga, tak bardzo, bardzo. Ja mówię: jak bardzo? No i on... Ja mówię: bo ci coś pęknie. Masa chrześcijan spina się na tym, aby uwalniać jakieś stany emocjonalne w Boga. Posłuchajcie, stany emocjonalne towarzyszą różnym rzeczom w naszym życiu. One różnym rzeczom towarzyszą, ale one nie są przyporządkowane do tego, żeby w ogóle musiały się pojawiać w relacji z Bogiem. W ogóle. Się pojawiają, to fajnie, coś tam ci się pojawia, cieszysz się. Rozumiesz, o co chodzi? Płaczesz tam sobie, fajnie. Ale to tobie usłuży. To tobie będzie to służyło. Rozumiesz? Bo Bóg jest duchem. On jest duchem. A więc gdzie w tym wielkim kole miłości nasze emocje mają iść? No w drugiego człowieka. A więc bądź z Bogiem w duchu, a z drugim człowiekiem w duszy. Otwieraj się na Boga w duchu, a na drugiego człowieka w duszy. Emocje masz dla drugiego człowieka. Boga nie przytulisz. Rozumiesz mnie? Nie przytulisz Boga. A powiedzieć ci, dlaczego się Boga nie przytuli? Bo Boga nikt nigdy nie widział. Tak jest napisane. W ogóle wiecie o tym, że Boga przez całą wieczność będziecie widzieli tylko w postaci Jezusa. Nigdy nie będziesz widział innej postaci, bo Boga nikt nigdy nie widział.
Powiem więcej, ten zapis, te słowo nie widział, to nie jest temat związany z przeszłością, bo oryginał mówi tak, Boga nikt nigdy nie widzi. Tak mówi oryginał grecki. Nie widzisz go. Wiesz co? Nie zobaczysz. Bo nie ma takiej obietnicy w Piśmie Świętym, że zawsze Jezusa będziesz widział. Wiesz, kogo widział Mojżesz na Synaju, jak dawał przykazania? Jezusa. Wiesz, kogo spotkał Jozue przed Jerychem? Jezusa. Wiesz, kim był Melchizedek? Jezusem. To jest doktrynalnie ułożone w ten sposób. To jest Jezus przedwcielony. On się objawia, ale jako Jezus zawsze. A zgadnij, kogo widzieli Adam z Ewą w raju? Jezusa. Bo Boga nikt nigdy nie widział. Boga w tej postaci innej niż Jezus. To Bóg się wcielił, żeby można było się z Nim skontaktować. No się wcielił dlatego. Bo tak to ludzie by nie mieli pojęcia w ogóle o tym, co to jest jakakolwiek komunikacja. No on się wcielił. On się wcielił, żeby sobie nikt nie wymyślał, jaki on jest. On się pokazał, taki jestem. Pokazał się na 33,5 roku, a potem się z powrotem zawinął stąd. 33,5 roku tylko się pokazywał ludzkości. Rozkazał swoim, nazwijmy to kolokwialnie, rozkazał swoim apostołom stworzyć prawdziwy obraz i przekazywać go potem w słowach Ewangelii. Jaki jestem? Idźcie i o mnie mówcie, opowiadajcie. I my dzisiaj powtarzamy tę opowieść o Jezusie, który chodził po tej ziemi, czyli o Bogu, ale widocznym tylko przez 33,5 roku normalnie w realu tutaj. I potem jak odejdziemy stąd, to też zobaczymy Boga tylko takiego, tylko Jezusa. Czasami ludzie myślą, że nie wiem, co tam się w ogóle zobaczą. Oprócz Jezusa zobaczymy Ojca, pójdziemy do Ojca, usiądziemy na kolanach. Ludzie, coś wam powiem. Święty Paweł, człowiek, który napisał 2/3 Nowego Testamentu, największy teolog od czasów Jezusa Chrystusa, powiedział tak na Areopagu, wśród greckich filozofów. W Nim, w Bogu, wszyscy żyjemy i się poruszamy. Rozumiecie to? Nie możesz zobaczyć... Posłuchaj, wyobraź sobie, żebyś był krwinką. Krwinką w żyłach. Krwinka nie może zobaczyć, wiesz nawet czego? Objętości żyły. Ona sobie tam żyje. Ale ona nawet nie wie, że jest w człowieku. Wszyscy w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Jesteśmy w Bogu. Rozumiesz, dlaczego nie możesz zobaczyć Boga? Bo w Bogu. Wszystko jest w Bogu. Kosmos jest w Bogu. Drzewa, rośliny, zwierzęta, nawet piekło. Kiedyś ktoś mnie zapytał, jak to piekło jest w Bogu? To co to jest? Ja mówię, jego odbyt. No bo głupiemu trzeba odpowiedzieć według głupoty jego. No co to jest piekło? Gdzie jest w Bogu? Skąd ja wiem, gdzie jest piekło? Odbyt Boga. Nie wiem dlaczego. Ale wszyscy, fizyczni i duchowi, jesteśmy w Bogu i w Nim się poruszamy. No jaśnie nie można. To znaczy, że Lucyfer też się w Nim porusza. Gdzieś ma swoje miejsce, gdzieś ma swoje kurcze więzienie. Rozumiesz, o co chodzi? Gdzieś tam siedzi i gdzieś tam wpływa na tych ludzi, którzy też wszyscy poruszają się w Bogu. To są fakty. Rozumiecie? To są fakty. To jest Pismo Święte. A więc trzeba być otwartym na Boga i otwartym na człowieka, żeby funkcjonować w domu, żeby funkcjonować we wspólnocie. I w ogóle otwartość na człowieka jest bardzo trudna. O wiele łatwiej ludziom otwierać się na Boga niż na człowieka. Bo to właśnie człowieka masz kochać swoimi emocjami. To do człowieka masz się zbliżać. To z człowiekiem masz być. My kiedy zaczęliśmy budować zespół apostolski, to między innymi zdecydowaliśmy, że my musimy inaczej zacząć funkcjonować. My funkcjonowaliśmy jako ewangeliści. Jeździliśmy po Polsce, uzdrawialiśmy chorych, wypędzaliśmy demony. Ja mówię, zaraz, chwileczkę. Ale jak zaczynamy coś budować, to my musimy zacząć być z ludźmi. Jak my nie będziemy z tymi ludźmi, to nam się to wszystko rypnie. To wszystko będzie związane wokół nas, że my tam robimy, działamy, cuda, znaki i tak dalej, ale nam się rypnie, bo my domu nie zbudujemy. Rozumiecie? Nie można mieć domu, w którym się kurczę jest raz w roku.
A więc otwartość. I co? I postawa praktykowania tożsamości. W domu ludzie muszą wiedzieć, kim są. Zobaczcie, jakie problemy są z tym związane, że ludzie nie wiedzą, ja nie wiem, kim ja jestem, taki jestem, taki. Ja mówię, no jaki jesteś, powiedz, no opowiedz mi. Opowiedz mi, jak, no bo wiesz, jak ja się czuję. Ja mówię, ale ja też się różnie czuję. No bardzo różnie się czuję, no. Ostatnio tam w niedzielę na nabożeństwie głosiłem, jakiś przyleciał facet, zaczął mnie dusić. No jakoś się tam czułem, nie? No dusi mnie, no czuję się, jaki się czuję, duszony. W ogóle wiesz, o co chodzi? Duszno mi się zrobiło. Przez chwilę go tam odepchnąłem. No jakoś się czułem, tylko co mnie to obchodzi, tak? Jak ja się czuję. Ja wiem, kim ja jestem. To jest ogromna różnica. Czujemy się różnie. Jak ktoś się rozchorował, to czuje się chory. Ma temperaturę, ma kurczę, katar, kaszel, boli go, łupie go, człowieku, tak się czuje. I tak siedzi, 40 stopni gorączki, siedzi załamany jak dach sołtysa. Ja mówię, jak jest mi w życiu źle. I teraz w ogóle, słuchaj ziomek, a kim ty jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? No kim jestem? No kim? Nośnikiem COVID-a. Nie, jesteś synem Boga żywego. Sięgnij po swoją tożsamość. Złam moc choroby. Zrób, co należy. Zrób, co trzeba. W domu ludzie muszą znać swoją tożsamość, bo jak nie znają, nie przeżywają tej tożsamości, no to kurczę, wywalają się na każdym kroku. Mówią, wiesz, nie ma miłości w kościele. Ja z tym nie ma miłości w kościele, to też jest ciekawa rzecz. Ja, wiecie, nikt w życiu nie przyszedł do mnie i nie powiedział mi takiego czegoś. Pastorze, ja nie czuję się kochany. Nigdy. Zawsze przychodzi i mówi, nie ma miłości w kościele. Mówię, ale mówię, to ty nie czujesz się kochany. Weź tak powiedz. Weź powiedz, że ty nie czujesz się. To pogadamy o tobie. Jak ty możesz mi powiedzieć, że tutaj nie ma miłości, rozumiesz? Jak, ja tylko o naszej wspólnocie warszawskiej powiem. Jak ty możesz powiedzieć, że tutaj nie ma miłości, jak tu ludzie tak pomagają sobie, dbają o siebie, przyjaźnią się, służą razem. Mamy, kurczę, 31 ewangelizacji w miesiącu. No kurczę, każdego dnia są razem na ulicach. No mówię, no ale ja tak nie ma. Ja mówię, ja nie wiem, dlaczego ty nie masz przyjaciół w kościele. Ja nie wiem, dlaczego ty nie masz kolegów, koleżanek. Ja nie mam pojęcia, dlaczego ty się nie masz z kim umówić na pizzę, na coś. To ja nie wiem. Ale nie mów do mnie, że nie ma miłości, tylko powiedz, że nie czujesz się kochany. Weź powiedz prawdę do mnie. To jest w ogóle inna para kaloszy. To ty jesteś sędzia w ogóle miłosny jakiś tutaj? Człowiek, on miłości nie ma. No w ogóle, rozumiesz? No to trzeba po linii logiki w ogóle w to wszystko pójść. Bardzo, rozumiesz, ja w ogóle wiecie, że Bóg jest normalny. Diabeł jest nienormalny, no. Bo to trzeba być nienormalnym, żeby od Boga odejść. Żeby się zrzucić w ogóle raz, że z motyką na słońce, rozumiecie? Jak ja się zastanawiałem nad szatanem, mówię, no debil. Już pomijając wszystko, ale mówię, no ty, no przyszło mu do głowy, żeby zebrać 30% ekipy aniołów, no poszedł napad na Boga. Wiesz co mi, to jest w ogóle, ja mówię, ale jaja. To jest coś takiego, jakby na przykład Czechy wystosowały wojnę przeciwko Stanom. Czujesz? Jakiś tam człowieku średniej jakości, proszę ciebie, Honza, on by się tam rzucił, powiedział, idziemy i wszystkich wyrżnąć do nogi. Wiesz o co chodzi? Przez 30 sekund wpadają, kurczę, wiesz, oddział foki i tych wszystkich honzików tam, kurczę, wynoszą w jednym snopku wielkim. Wiesz, to ten się porwał na Boga, w chórze był, w uwielbieniu grał, jeszcze liderem był uwielbienia. Nie, źle. Ja na górę narad. Rozumiesz? Skończył jak skończył. Ale o co chodzi? Musisz wiedzieć, kim jesteś i co? Przeżywać to, kim jesteś. Ja przeżywam moją tożsamość. Bo to nie jest takie, tak, ja jestem w Chrystusie. Nie, to nie o to chodzi. Ja wstaję rano i ja w ogóle mówię, Boże, dziękuję Ci, że jestem ważnym człowiekiem. Powiedzcie, powiem inaczej. Ilu z Was podczas modlitwy osobistej, podczas komory, robi coś takiego, że rozważa siebie? Jak robisz takie coś, to rękę podnieś. Brawo, Tomek, super.
Zobaczcie, jak tu nas jest mało, że rozważamy się, jest Basia. A jest napisane w Piśmie Świętym, że w centrum wszystkiego jest świątynia, a nie Bóg. W ogóle rozumiecie, że Bóg nie jest w centrum? Nie mamy dowodów na to biblijnych. Nie mamy ani jednego zapisu, że Bóg jest w centrum. Jest zapis, tak jak wcześniej powiedziałem, że w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. A w centrum była świątynia. A kto jest świątynią? Ty. Ileż by się zmieniło, gdyby przeciętny chrześcijanin wstał rano i poszedł na swoją komorę i powiedział: Boże, dziękuję Ci, że jestem świątynią. Jaki ja jestem cudowny. A jakież piękne są wszystkie rzeczy, które są we mnie. Ja w ogóle nie dosyć, Boże, że mam pięknego ducha, to ja mam piękną duszę. A jakie ja mam oczy piękne. Boże, no dziękuję Ci za te ręce. Dziękuję Ci, Jezu. Ta co jest napisane w psalmie? Spójrzcie na świątynię Jeruzalem, a jakież wieżyce, a jakieś mury. On chodzi i się zachwyca Syjonem. A chrześcijanin wstaje rano, rozumiesz, o co chodzi? Od razu ma nawalone w gacie, rozumiesz, że jest źle, tak? I w ogóle jest załamany, tak? Mówi: Boże, tylko dzisiaj, żebym ja przeżył. Boże, ja Ci ufam, tylko żebym przeżył. Człowieku, to jak alkoholik. Rozumiesz? Staje tam, wiesz, Ryszard alkoholik, nie będę pił do jutra, obiecuję, wytrwam. No tak, ja to rozumiem, bo jestem terapeutą, to jest okej, w porządku. Tak sobie ktoś robi, jak mu to pomaga, niech sobie będzie. Tylko chodzi o to, że życie z Bogiem to nie jest życie z dnia na dzień. To nie jest, kurczę, 12 kroków, to nie jest wytrzymanie 24 godzin. To nie jest nawet wytrzymanie jednego tygodnia, od niedzieli do niedzieli. To nie tak. Świadomość tożsamości powoduje, że w domu, tak, jest coraz lepiej. Wyobrażacie sobie, że coraz więcej ludzi jest w kościele ze świadomością taką, kim ja naprawdę jestem. Wiesz co? Nie będzie tak, że się spotkają i będą narzekać. Wiesz co? Ja już sobie naprawdę nie daję rady. Ja zdycham. Zdycham po prostu. Pomódl się o mnie. Bo ja zdycham. To nie tak. To trzeba ćwiczyć. Otwartość jest związana z decyzją o dbałości o dom i realizowaniem jej decyzji. Widzisz, otwartość, ona pociągnie za sobą decyzyjność. Jestem otwarty na Boga, jestem otwarty na człowieka, co? Decyduję. Decyduję, ja będę inwestował w ten dom. A praktykowanie tożsamości jest związane z realizowaniem na rzecz domu tego, kim jestem. Czyli ja wprowadzam do domu moją wartość. Jestem perłą, halleluja. Wstałem rano, wow, jestem perłą. Przyszedłem do kościoła jako kto? Jako perła. Co ja zrobiłem? Ubłogosławiłem ten dom mną. Kiedyś Smith Wigglesworth miał takie spotkanie w Szwecji, duże. Kupa ludzi tam przyszła, uzdrowieńcze spotkanie. Weszli. 40 minut tam wchodzili, zajmowali miejsca, wszystko, rozumiecie? Ustawiali się. A on tak stoi na tej scenie i tak. Wszyscy wyjść. Wypędził konferencję. I powiedział tak. Jak tu tak przyjdziecie jeszcze raz, w takim stanie, jakim wy jesteście, rozumiesz? To ja nie będę usługiwał wam. Macie tu przyjść z imieniem Jezus na ustach, z uwielbieniem. Mówi, oni wychodzili, człowieku, pół godziny potem z powrotem, a to znowu te pół godziny czy ponad wchodzili, ręce do góry mieli wszyscy podniesione, cała konferencja. Rozumiesz? On im powiedział, tak się idzie przed Boży tron. Ale my się tak nie czujemy, nieważne jak się czujesz, ważne co ty robisz. Rozumiesz? Ważne, czy ty zrobisz ruch. Ważne, czy zrobisz ruch. Troszkę ostatnio rozmawialiśmy o służbie hunterów. Takie małżeństwo, które prowadziło swego czasu największą służbę uzdrowieńczą w Stanach Zjednoczonych. I do hunterowej, do tej babeczki, gdzie to, no, wiekowi ludzie, no. Ale do tej babeczki zadzwonił człowiek, skontaktował się z nią, że ma nowotwór, przerzuty na kości. Ona mu zadała takie pytanie, możesz chodzić?
No tak ledwo mogę chodzić. To przyleć do nas, bo oni też jeździli po ludziach obłożnie chorych po Stanach. Przyleć do nas. A on mówi, ale wy jesteście w Chicago, a ja gdzieś tam. Ona mówi, przyleć. I słuchajcie, on przyleciał te kilkaset mil. I kiedy było wezwanie do modlitwy, on szedł, rozumiecie, po krzesłach, trzymał się. A Duch Święty do Hunterowej powiedział, mówi, tylko dojdzie tutaj i rak mu zniknie. Tylko tu dojdzie. Jak ja to przeczytałem, od razu sobie włożyłem, bo ja sobie takie rzeczy od razu wkładałem do mojej sakieweczki takiej, kurczę, w głowie. I pamiętam, jak gdzieś robiliśmy spotkanie uzdrowieńcze w Zakopanem i do mnie zadzwonił człowiek, który miał przepuklinę w kręgosłupie. Taka sama sytuacja. Ja mówię, możesz chodzić? Mówi, jak ktoś mi pomoże, mogę. Ja mówię, przyjedź. Do Zakopanego go ściągnąłem. Szedł, też się po krzesłach trzymał. Za chwilę facet się zginał, robił przysiady, robił pompki, biegał, wszystko. Dlaczego? Jego wiara go uzdrowiła. Wniósł coś. Jak ty będziesz w domu jako świątynia pańska, jak ty będziesz się angażował w życie lokalnego kościoła w pełnej świadomości swojej tożsamości, kto ja jestem, że ja nie jestem jakaś popierdółka, że ja tam się nie nadaję, bo ja jeszcze to, nie jesteś świątynią pańską. Weź się wyrysuj w twoim sercu. Słyszałeś w ogóle taki tekst, że trzeba kochać bliźniego jak siebie samego? Czy ty rozumiesz, że nie możesz kochać drugiego człowieka bardziej niż kochasz siebie? To jest nierealne. Jak ktoś ma do siebie coś, nie lubi się, jest zakompleksiony, uważa, że tam nos ma za krzywy, ucho za duże, coś tam innego. Nie będzie kochał innego człowieka. Wiesz, co on będzie robił drugiemu człowiekowi? On będzie robił mu dobro, ale dlaczego? Właśnie. No dlatego, żeby zostać wynagrodzonym. No bo sam się czuje niekochany przez siebie. W ogóle trzeba kochać siebie. Żeby kochać ludzi, trzeba siebie kochać. Trzeba mieć miłość własną rozwiniętą. Trzeba się cieszyć sobą. Cieszyć się sobą. Ludzie nie lubią siebie. Nie lubią nawet przebywać czasami ze sobą. Rozumiesz? W ogóle ja czasami patrzę na ludzi, Boże, mówię, no jest, no ale tak jak w ogóle, no on sam dla siebie nic nie zrobił. Nie potrafi coś dla siebie zrobić. Jak on będzie kochał innego człowieka? Poświęcić się, żeby się poświęcić dla drugiego człowieka, to naprawdę musi być miłość własna. Trzeba siebie kochać. Żeby we wspólnocie być błogosławieństwem dla innych, to trzeba siebie uznawać za świątynię pańską. Trzeba funkcjonować w tożsamości prawidłowo, którą się otrzymało. Nowym człowiekiem jestem. Ja siedziałem pierwszy mój wyrok za zabójstwo. Miałem 17 lat, zabiłem człowieka. Ja pamiętam, wyszedłem po tym wyroku, już po którymś kolejnym wyroku właśnie, co się nawróciłem i głosiłem Ewangelię u nas w mieście i taka dziewczyna do mnie mówi, co ty mi będziesz mówił, morderco? A ja mówię, a mi nawet ciśnienie nie skoczyło. Mówię, chwileczkę, chyba mnie z kimś mylisz. No bo ja nie jestem mordercą. Ten, co zamordował tego człowieka, on był podobny do mnie. Ale on umarł w sztumie. A wiecie, że ja miałem taką sprawę sprzed nawrócenia za napad z bronią w ręku na kantor wymiany walut i ona się ciągnęła wiele lat. Stało się tam po prostu coś takiego, że ona była tak długo przeciągnięta. Ja wyszedłem po 3 latach aresztu z tej sprawy, dlatego że zrobiłem sobie nowotwór na twarzy i oni mi wypuścili, miałem zagrożenie życia. I ona się potem ciągnęła wiele lat. W tym czasie właśnie dostałem się do więzienia w Sztumie i tam się nawróciłem. I to takie coś nastąpiło, że ja jak już nawrócony stawałem przed sądem za tą sprawę, w tej sprawie ten napad z bronią w ręku. No i miałem adwokata, który chciał ode mnie coraz więcej pieniędzy, więc mówię, podziękowałem, bo będę sam się bronił, mówię. Będę sam się bronił. No i napisałem takie pismo do sądu o moim nowym narodzeniu. I ja napisałem, że tak, wysoki sądzie, kiedyś byłem bandytą, mordercą, ale teraz nie jestem. Spotkałem się z Jezusem. Oni wzięli to pismo i poszli na naradę.
oni poszli na naradę i oni kazali wezwać kobietę, która mnie rzekomo, bo tak naprawdę na marginesie mnie nie było w tym kantorze, ja tego nie zrobiłem, nie? To zrobił ktoś inny, mnie aresztowano, nieważne, takie były czasy. To były takie czasy. Weszła ta kobieta, która kiedyś mówiła, tak, to on w ogóle mnie tam broń do głowy przystawił, nie ma dwóch zdań. Ona teraz weszła po tej ich naradzie, po tym jak oni dostali te moje pismo. Ja siedzę i ten sąd pyta tak, proszę panią, czy to jest, że oskarżony to jest ten człowiek? A ona tak patrzy na mnie, pierwszy raz go widzę. A ta sędzina mówi, wyciągnęła papiery sprzed wielu lat, tak? I mówi, ale tutaj pani zeznawała, że to jest ten człowiek. Ten pan siedział na podstawie pani zeznań 3 lata w śledztwie. A ona mówi, ja nie wiem, mówi, co mi się sądzie, wysoki sądzie stało, to nie jest ten człowiek. Popatrz, sąd dostaje pisemną informację, że to nie ja, bo ja spotkałem Jezusa. Ja nie mówię, że to nie ja, bo coś tam. Ja mówię, bo spotkałem Jezusa, bo stary człowiek umarł. Ja na piśmie to dałem sądowi okręgowemu w Warszawie. A nasz znajomy poszedł krok dalej. Miał sprawę za długi, za wyłudzenia pieniędzy. I on złożył do sądu oficjalne stwierdzenie, że Chrystus płacił jego długi. I on się nazywa... Co? Tak, że ogłosił, że miłościwy rok... On się nazywa Robert Postek. Na Facebooku sobie go możecie znaleźć i się go zapytajcie, co on zrobił. Sąd się udał na naradę i go uniewinnił. Ktoś powie, co to jest? A no właśnie, co to jest? Ktoś powie, to jest ingerencja Boża. To nie chodzi, że nie ingerencja. To chodzi, w jaki sposób ingerencja Boża w naszym życiu się objawia. Jeśli ja siebie uznaję za świątynię pańską, jeśli ja chodzę w świadomości świątyni pańskiej, to broni mnie Bóg. Bo Bóg broni swojej świątyni. A nie, bo świątynią naszą jest nasz duch. Tylko teraz o co chodzi? Wiecie, że my możemy przeżyć piekło na ziemi ze zbawionym duchem. Chyba, że z tego ducha wylejemy wszystko na naszą psychikę i na nasze ciało i będziemy sobie po tej ziemi pomykać tak, jak mamy w duchu. Wtedy jesteśmy chronieni i bronieni. Wtedy świątynia jest chroniona. Trzeba żyć jak świątynia. Żeby żyć jak świątynia, trzeba rozmyślać o tym, że się jest świątynią. Rozważać, w modlitwach to przynosi. Cieszyć się tym. I to jest uwalnianie swojej tożsamości. Potem przychodzisz do kościoła i ty jesteś naładowany Duchem Świętym, jak do kościoła przychodzisz. A nie czekasz, co się stanie na uwielbieniu i jak ja będę dzisiaj podniesiony. A tu chodzi, żebyś ty tu przyszedł i był gotów do usługi. A to jest możliwe. Tylko trzeba to trenować. Otwartość i praktyczne praktykowanie tożsamości musi być wciąż umacniane. Ten werset nam pokazuje. Umacniane. To nie jest coś takiego, że to w ogóle zaistniało raz i koniec. 22 lata z Bogiem chodzę. Cały czas jestem w procesie umacniania siebie samego w Duchu Świętym. Przez cały czas. Czytam to pismo przez cały czas, modlę się przez cały czas. Kiedy tylko jest to możliwe, uciekam na tak zwane komory moje, gdzie w ogóle się odcinam od ludzi, modlę się w ogóle jeszcze głębiej, rozważam różne rzeczy. Oczywiście dzisiaj to wygląda inaczej niż wcześniej. Dzisiaj nie ma w tym lęków, nie ma różnych rzeczy. Dzisiaj, ale to jest moje. Natomiast ja się przez cały czas buduję. Powiedziano, nieraz słyszałem, ty jesteś narcyz. Ja mówię, nie, już jak, no inne schorzenie jakieś, jeśli można, to tak naprawdę to powiedzmy paranoik bardziej, prawda? Człowiek obsesyjny, no nie narcyz. Ja nie mam po prostu na to, to nie żadna ta F tam ileś, to nie pasuje do mnie, te F-ki nie pasują, nie? Nie jestem narcyzem, mówię. Jesteś, bo ty... Ja mówię, bo co? Bo mam wysokie mniemanie o sobie? To, że ja mam wysokie mniemanie o sobie, to oznacza, że jestem narcyz? Mam wysokie mniemanie o sobie, ponieważ jestem świątynią pańską. To jakie mam mieć mniemanie o sobie?
skromność to nie polega na tym, że się wypieramy swojej tożsamości. Tylko, że się uzurpatorsko nie przebijamy z tą tożsamością. Ja się nie przebijam, musisz mnie szanować, bo jestem pastorem, będziesz mnie teczkę teraz nosił, wiesz o co chodzi. Nie, ja se sam ponoszę teczkę. Człowieku, ja ćwiczę od 17 roku życia, jestem silny chłop. Se poradzę, kurczę, rozumiesz to mnie to. A nie potrzebuję też, żebyś wykrzykiwał, jak ja jestem dla ciebie w ogóle, wiesz, super pastor i tak dalej, bo mam właśnie co? Wysokie poczucie własnej wartości. Wiecie, jak wysokie poczucie własnej wartości człowieka chroni? Ani cię nie boli to, jak ktoś cię, kurczę, wsadzi jakąś zadrę, ani, czyli krótko powiedziawszy, nie przejmujesz się hejtem, a z drugiej strony nie oczekujesz na to, że cię będą chwalić. No pięknie się żyje. I to można potem, co? W prostej linii przekładać na kościół, bo jak ty wchodzisz do kościoła z taką świadomością, to ty nie oczekujesz, kurczę, ja pamiętam w kościele zielonoświątkowym, jak jeszcze byliśmy, taki był tam stary pastor, który zawsze nas bronił, nawet jak już potem został seniorem, to też nas bronił. Co wy od tych celońskich chcecie, kurczę? No, taki stary zielonoświątkowiec z brytyjskiej szkoły jeszcze, nie? A ci młodzi wszyscy, to człowieku, już im przeszkadzaliśmy. Ale kiedyś do niego przyszedł taki gość i mówi do niego, pastorze, no tu jest duży kościół, a nikt się ze mną nie przywitał, no nikt. A on mówi, i tak, mówi, to trzeba tu się modlić, a ten mówi, a ty z kim się przywitałeś? No tak stoi się, patrzy, no właśnie, mówi. A ty z kim? A ty tu, kogo ty tu pobłogosławiłeś? Do kogo ty podszedłeś, porozmawiałeś, przytuliłeś się, dałeś jakieś pieniądze komuś, zrobiłeś coś takiego? To co chcesz, że ktoś ci to zrobił? Widzisz, jak ktoś jest świątynią pańską, to nie czekasz, że ktoś mu coś zrobi. To o to chodzi. Rozumiecie, o co chodzi? To tak jest, że ja idę do tych ludzi, żeby tym ludziom zaoferować coś ze mnie, weź coś ze mnie. Za jakie jestem fajne ciacho. Rozumiesz? Ugryź. No tak. Bo mam coś w sobie. Niech to coś przelezie na ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Dam ci coś. Dam ci coś, co mam. I rzecz ostatnia, że to umacnianie siebie odbywa się na drodze dyscypliny. I to jest coś, czego w ogóle chrześcijanie nie lubią. Dyscyplina. Mówią, zamordyzm. Mówi, to jest taki kościół, to taki, to tu wszystko, to terror. Mówią, Ceroński prowadzi kościół po jakiemu? Czekaj, jak to było? Po bandycku. Po bandycku kościół prowadzi, bo to zamordyzm, bo to ta... Ja mówię, jak po bandycku kościół? Przecież ja... Proszę cię, ty bandytów widziałeś raz w życiu? Dzisiaj w ogóle ludzie, dzisiaj nie ma bandytów praktycznie. Bandyci poumierali, proszę cię, już tam na początku 2000 roku, to się skończyła przestępczość w Polsce. Nie wiem, czy wy to widzicie w ogóle. Jak Masa dostał koronę, proszę ciebie, to się skończyło to wszystko. To dzisiaj to jest śmiechu warte. My tu się śmiejemy z takich rzeczy. To jest śmiechu warte. Ja widzę, człowieku, dealerków, srerków jakieś tam chodzą, człowieku, nie wiadomo, co to jest, jakich to, czy to ma zasady, czy to nie ma, kurczę, co to w ogóle, czy to chłop, czy to baba, to no nie wiadomo teraz jest. Rozumiesz? Po bandycku. Ja do ludzi mówię, to ty po bandycku, to jest dyscyplina. Można mieć super talenty, jak nie wprowadzisz dyscypliny, to jest lipa. Można na przykład urodzić się z bardzo fajną strukturą mięśniową, ale jak się nie wprowadzi dyscypliny do życia, to się nie zostanie sportowcem. Można mieć talenty do malowania, nie wprowadzisz dyscypliny, nie będziesz malował od małego, to nie będziesz dobrze malował później, jak będziesz miał 30-40 lat. Bo nie malowałeś, nie rysowałeś, rozumiesz? Najwięcej, jakiś taki znajomy mi powiedział, najwięcej talentów to jest na cmentarzu, mówię. Rozumiesz, tylko że zmarnowanych właśnie. To masa ludzi to pogrzebała. Natomiast dyscyplina to jest coś, co w naszej głowie powinno brzmieć przez cały czas. Dyscyplina. I teraz tą dyscyplinę możesz sam na siebie tylko nałożyć. Powinieneś sobie sam być sterem, żaglem i okrętem. Nie oczekiwać, aż ktoś tam stanie nad tobą z batem i mówi, tak trzeba. Nie, ja wstaję rano, idę przed Boga i mówię, oto jestem. Wiecie tutaj, co? Dyscyplina. Oto jestem. Idę, Boże, w tym kierunku. I teraz co? Ja na siebie sam nakładam jarzmo.
Dzisiaj w ogóle coś takiego jak nakładanie na siebie jarzma jakiegoś to jest w ogóle... Ale dlaczego ja mam się obciążać? Człowieku, dlaczego masz się obciążać? A dlaczego się chodzi na siłownię i się nie ćwiczy styropianem? Dlaczego ty tam nie ćwiczysz? Dlaczego ty się chcesz obciążać? Masz wie, dlaczego się obciążasz na siłowni? Dlatego, żeby ci mięśnie rosły. A weź powiedz swoim mięśniom, żeby ci rosły, jak ty będziesz butelkę z wodą podnosił. No proszę bardzo. Człowieku. Musi być ciężar. Nie ma ciężaru, nie ma progresu. Proste. I nakładasz na siebie sam dyscyplinę. Jestem we wspólnocie, jestem co? Odpowiedzialny za wspólnotę, to jest moja wspólnota, to są moi ludzie. Ty wiesz, co powinieneś zrobić? Na każdego człowieka w tej wspólnocie patrzeć jak na twojego człowieka, to jest mój człowiek. Odpowiadam za tego człowieka. To jest mój pastor. Odpowiadam za tego pastora. Odpowiadam za wszystko tutaj. Ja. To jest mój kawałek podłogi. Mój kawałek podłogi. Będę go chronił, bronił i o niego dbał. Jak ktoś wyciągnie po niego rękę, to mu ją utnę. Jak ktoś otworzy buzię przeciwko w ogóle tym ludziom, to mu ją zamknę. A nie ustanę, człowieku, no wiesz, masz prawo. Nie masz prawa. Kiedyś Cary Blake powiedział fajną rzecz. Do mnie do domu, jakby się ktoś zaczął włamywać, to ja bym nie dzwonił po policję, tylko po koronera. A Cary Blake, jak wiecie, ma służbę uzdrowieńczą. Tylko na jego ścianie wisi 44. Bo facet jest z Meksyku. A w każdym porządnym chrześcijańskim domu w Meksyku wisi karabin na ścianie. Rozumiecie? Po co? Bo są tacy, którzy nie chcą łaski, gdyż napisane, że wiara nie jest działem wszystkich. To jak ktoś chce być pod prawem, rozumiesz, to dostanie ze śrutu. Ktoś powie, gdzie w tym miłość? No kto, gdzie w tym miłość? No przecież jest napisane jak wół. Kto grzeszy, niech dalej grzeszy. Kto chce grzeszyć, bardzo proszę, co jest zapłatą za grzech? Śmierć. To Cary Blake powiedział to jasno, po linii logiki, to w ogóle po koronera będę dzwonił. On wchodzi do mojego domu, wchodzi do mojego domu. Jak ktoś wyciąga łapę po twoją rzecz, rozumiesz, to ty powinieneś tą łapę mu obciąć. A na duchowym poziomie przede wszystkim, bo to diabeł będzie wyciągał łapę wielokrotnie przez innych ludzi. My uczymy ludzi, żeby się bronili nawzajem. Broń twojego brata, broń twojej siostry. Ktoś mówi, to jest sekta i bardzo dobrze. Lepsza sekta niż bałagan. Rozumiesz? Lepsza sekta niż bałagan. Ja osobiście, wiecie, ja byłem kiedyś w Legii Cudzoziemskiej. Niedługo, bo z moją, to jeszcze w świecie byłem, z moją w ogóle głowiną tamtejszą ja się nie nadawałem do tej Legii. No ale przez jakiś czas byłem w tej Legii i ja do dzisiaj naprawdę dobrze wspominam Legię Cudzoziemską. Na pewno jedna rzecz, która tam mi utkwiła w głowie, to była taka, że tam nie było bałaganu. Tam nie było bałaganu. Tam szybko nas oduczyli bałaganu. Na przykład pierwszego dnia, a zbieranina nas była, kurczę, z całego świata. Przeszli nam w nocy, wiecie co nam zrobili? Zabrali wszystkie buty, co w ogóle nie trzymaliśmy ich w kupie. Wiesz, bo tak jak przyszedł, postawiłeś jakiś tam plecak, walizkę, ludzie nie wiedzieli, gdzie są nawet jeszcze. Tak? Wszystkie buty nam pozabierali, zrzucili w takie pudełko drewniane, no stało tam na korytarzu. Tylko o tym to się dowiedzieliśmy rano, o godzinie 4:00. Rozumiesz? Jak wjechali w nas z alarmem, kazali nam wszystkim wstać, idziemy biegać. Patrzymy, butów nie mamy. I oni nam pokazują, tam macie buty. Wiesz, jak ludzie zakładali buty? Jeden większe, pół biedy, jak większe złapał. Gorzej, jak w mniejszych musiał biec parę kilometrów. Jak wieczorem zdejmowali buty, to im krwawiły nogi. Od tej pory wszystko mieli w porządku. Człowieku, w jedną dobę nas nauczyli. I nie było ważne, że ty nie rozumiesz francuskiego.
Ja pierwsze słowa człowieka, które zrozumiałem, to amba ale, padnij, powstań. Jak zrozumiesz amba ale, rozumiesz, o co chodzi, i to zrozumiesz je bardzo dosadnie, tak? To po prostu zaczynasz rozumieć francuski. Patrzysz, ty francuski rozumiesz. Mówią do ciebie po francusku, a ty wykonujesz rozkazy. Dzisiaj się tego nie chce. Dzisiaj chrześcijaństwo jest rozmemłane. Dlaczego? Bo świat jest rozmemłany. A chrześcijaństwo jest ściśle związane ze społeczeństwem, bo to jest nieprawda, że raptem stajemy się super zdyscyplinowanymi ludźmi, bo dzisiaj się nie chce być ludziom zdyscyplinowanym. Ludziom się nie chce. Ale ty musisz sam sobie nałożyć jarzmo. I to nam pokazuje Jezus Chrystus. On se jarzmo nałożył. On się wyrzekł bóstwa i stał się człowiekiem. To jest nałożenie sobie jarzma. On się wyrzekł tego wszystkiego. Rozumiesz? On zaczął żyć z tymi ludźmi w tym czasie, w tym miejscu. Pokazał, jestem synem. I dlatego on mógł prezentować ojca. Jak do niego przychodzili, mówią, jak ojciec wygląda? No jak to? Filipie, no patrzysz na mnie, jeszcze nie jak ojciec? No tak. Ojciec mnie dobrze wychował. Jestem synem ojca. O, to ojciec, bo ojciec się odbija w synu. To nie trzeba się zastanawiać, jak ludziom głosić Boga. Tu trzeba być synem na oczach wszystkich ludzi i wtedy będzie w nas odbicie ojca. Cokolwiek będziemy mówili, cokolwiek będziemy robili. My cały czas robimy. Ktoś nas zapyta, skąd wy siłę macie do tego wszystkiego? Skąd wy siłę? Ja mówię, ja nie wiem, skąd ja mam siłę. Ja nie opowiem ci, że to jest metoda posiadania siły. Chodzi o to, że jestem świątynią Boga, jestem synem, realizuję w ogóle projekt bycia synem, tak? W ogóle i to idzie do przodu. I powiem szczerze, że tak z wiekiem coraz lepiej wyglądam nawet. No. Rozumiesz, że tak jakoś młodość moja odnawia się jak u orła. Mam mniej zmarszczek niż kiedyś. Jakoś tak wiecie. W ogóle to... Wow. Czy to jest możliwe dla każdego? Tak. Kiedyś Lester Sumrall powiedział taką rzecz, że mówi, co jest możliwe dla mnie, możliwe jest dla wszystkich. On tak głosił. Wiecie? Jak ludzie się pytali, jak bracie zjechałeś całą ziemię z Ewangelią? On mówi, co jest możliwe dla mnie, jest możliwe dla wszystkich. Jedź. Ale. No i ale zamykało wszystko. Nie mów dzisiaj Bogu ale. Powiedz Bogu, że to jest twój dom. Zdeklaruj to. Sam w swojej komorze. Powiedz, ja jestem synem, ojcze. Nie jestem jakaś popierdółka, tylko jestem syn. Pełnoprawny obywatel domu. I teraz, Boże, pomóż mi, abym zrealizował swoje synostwo w tym domu na maksa. Będę brał przykład z Chrystusa. Wierzę w moc, która z tego popłynie. I wiem, że osiągnę sukces. Wstańcie, proszę, na chwilę. Ojcze, modlę się o ten dom. Modlę się o rozwój tego domu. Duchowy, materialny, wpływowy. Ojcze, chcę, żeby ten dom się poszerzał. Żeby coraz więcej ludzi było w tym domu. Chcę, Ojcze, żeby ten dom się pogłębiał. Żeby ludzie tutaj będący mieli coraz większą świadomość, kim są, co prezentują sobą, żeby byli coraz bardziej otwarci. Chcę, Ojcze, żeby ten dom był wyniesiony. Żeby chwała przyszła, tego domu była większa niż poprzednia. Chcę tego, Ojcze. I dziękuję Ci, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Amen.